Cześć. Jutro, 11 listopada, święto niepodległości, marsz niepodległości. Ja wam chciałem przedstawić pewną historię, więc posłuchajcie. Niepodległość. Podległość. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej, która odbyła się w latach 1914 a 1918 rok. Odbyła się Bitwa Warszawska w 1920 roku z udziałem legionów na czele stojących był marszałek Józef Piłsudski. Data tej bitwy to 11 listopada 1920. Odzyskaliśmy niepodległość po 123 latach. Tak zwany cud nad Wisłą. Ale to już było. W sytuacji, jak wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, wcześniej do NATO, jeszcze do ONZ, to niestety, ale niepodległość została nam w tym momencie odebrana, bo podlegamy pod jakieś struktury Unii Europejskiej, czyli Czwartej Rzeszy, pod struktury NATO, pod struktury ONZ. Już nie jesteśmy krajem, ani państwem, ani krajem. Bo to są dwie różne rzeczy. Kraj to jest ziemia. Państwo to są politycy. Już nie jesteśmy ani krajem, ani państwem w pełni niepodległym. Mam nadzieję tylko, że wystąpimy z tych związków. Oczywiście, wiadomo, potrzebny jest czas i odzyskamy po raz drugi tą niepodległość. A jutro będzie marsz. Mam nadzieję, że on odbędzie się bez żadnych przeszkód. Może to nie jest świętowanie niepodległości, ale uczczenie po prostu tego, co się wydarzyło. Antifa podobno szykuje atak i wiele, wiele jakichś innych
Mam nadzieję, że nie będzie zbyt dużych zadym, że wszystko się odbędzie no, w miarę pokojowo. Że nie będzie zbyt dużej ilości prowokacji. Ale to zobaczymy jutro. Tyle ode mnie. Jeszcze w tle mamy te dzikie hordy na granicy brudnej armii. Więc do następnego.